przypomnę, że po tych ulicach nie jeżdżą tylko mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, ale poruszają się też nasi goście przejezdni, którzy przejeżdżają przez Ostrowiec tą trasą. Więc wychodząc naprzeciw i chcąc wesprzeć Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i chcąc ulżyć marszałkowi, zarządowi województwa świętokrzyskiego, w dniu dzisiejszym bezwarunkowo, nie warunkując niczym, a chcąc pokazać gest dobrej współpracy z wszystkimi, podpisałem dokument zrzekający się przez miasto odszkodowań.